Zacząłem moi drodzy widzowie. Dawno nie było nowego filmu, więc czas najwyższy coś nagrać. Wybaczcie mi, ale niestety naprawdę zabiegany jestem i nie ma filmu, bo naprawdę nie mam czasu. No ale przejdźmy do dzisiejszego tematu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o systemach obrony powietrznej. Generalnie rzecz biorąc, takim powiedzmy aspekcie, jak możemy to. Omawiać z punktu widzenia naszych polskich sił zbrojnych, systemy obrony powietrznej możemy podzielić na trzy kategorie. Są to systemy bardzo krótkiego zasięgu. Są to przede wszystkim systemy artyleryjskie i systemy oparte o lekkie pociski, czyli przede wszystkim w naszych warunkach pocisk grom. Są to systemy małego zasięgu czy krótkiego zasięgu. Systemy przeciwlotnicze, generalnie rzecz biorąc, i oparte na pociskach. Pociski w tego typu systemach mogą być naprowadzane w różny sposób. Mogą być to pociski aktywne a więc z aktywną głowicą radiolokacyjną, z półaktywną głowicą radiolokacyjną a więc wymagające podświetlenia przez zewnętrzny radar. Mogą być to pociski z głowicą termiczną. Mogą być to wreszcie pociski naprowadzane radio-komendowo. Rosjanie, na przykład, stosują tanie pociski tego ostatniego typu. Na zachodzie raczej stosuje się w tej kategorii systemów pociski podobne do pocisków, jakie przynoszą samoloty wielozadaniowe. I Tutaj mamy pociski z głowicą termiczną, takie jak przynoszone przez samoloty do walki na, dla samolotów na małym zasięgu, i pociski z głowicą radiolokacyjną, które samoloty używają już do walki na średnim zasięgu. Mamy tu pociski takie jak Derby, Spider, Mika, Amram, Sidewinder, no generalnie tego typu rzeczy, iris -T. Te pociski mogą być używane zarówno z samolotów, jak i z. Jak systemy naziemne i tak to jest robione. No półaktywne pociski tu są pociski morskie, na przykład amerykańskie Evolve Sea Sparrow Missile jest bardzo ciekawym pociskiem. No generalnie tego typu Wreszcie mamy systemy średniego zasięgu i są to zazwyczaj systemy przeciwlotnicze i jednocześnie przeciwrakietowe. Jako przeciwlotnicze one mają większy zasięg, natomiast jako przeciwrakietowe one mają mniejszy zasięg. Tutaj warto pamiętać o takiej prawidłowości, że jeżeli zwalczamy cel na bardzo dużym pułapie, to nam bardzo mocno, bardzo szybko yy, maleje zasięg. Ten zasięg nam maleje dużo szybciej niż rośnie nam pułap celu. A jeżeli mówimy o zwalczaniu głowic pocisków balistycznych, które zwalczamy na wysokim pułapie, bo one tak naprawdę nadlatują do celu nie z żadnego kierunku poziomego, tak jak może nadlatywać samolot czy pocisk samosterujący, skrzydlaty, ale pociski balistyczne one lecą z góry tak naprawdę, także trzeba w górę strzelać. Natomiast problem jest taki, że taki system przeciwbalistyczny, czy ze zdolnościami przeciwbalistycznymi, on pokrywa. Tym parasolem ochrony przeciwbalistycznej stosunkowo nieduży obszar. To teraz, jak mamy rozumieć te kategorie pocisków, systemów? W naszych, znowu w naszych polskich warunkach, bo mówimy tutaj o naszych warunkach ograniczonego mocno budżetu, te systemy średniego zasięgu tak naprawdę będą e, służyć do ochrony najbardziej kluczowych instalacji przeciw pociskom balistycznym czyli temu, co Rosja może na nas rzucić, a przy okazji będą również zapewniać na pewnym obszarze, i to dosyć sporym, bo pociski mają duży zasięg, parasol obrony przeciwlotniczej, natomiast jest to jakby zadanie drugoplanowe. Mimo wszystko, pomimo tego, że jest to zadanie, które cały czas te systemy wykonują bardzo dobrze albo i najlepiej. W tej kategorii, oczywiście, mamy system Wisła. Jeżeli chcemy przyrównać do obiadu taki system, to jest nasze główne danie, to jest nasz kotlet z ziemniaczkami, z surówką, jeszcze z czymś, z kieliszkiem dobrego wina najlepiej, tak? Oprócz tego mamy systemy małego zasięgu. U nas w przyszłości, w, zgodnie z planami MON, ma być to system NAREF. System NAREF jest to system tańszy, i on ma być w dużo większym stopniu spolanizowany, ponieważ tak naprawdę kandydatów do systemu Wisła mamy dwóch, może trzech, i tutaj nie ma jakiejś, nie ma zupełnie żadnej pola do negocjacji, to będą jednak systemy, cokolwiek by politycy nie mówili, to będą systemy w dużym stopniu kupione jako gotowe. Co najwyżej pewne elementy mogą być tutaj spolonizowane. Natomiast w przypadku tego systemu Narew to jest sytuacja zupełnie inna, bo to jest napra tak naprawdę w tych systemach, jak mówiłem już, możemy stosować pociski zarówno okrętowe, tak jak ESM czy Aster 15. Ja bym nawet Aster 30 zaliczył do tej klasy systemów, tej samej co na przykład te SSM, czyli Evolve Sea Sparrow Missile. A także możemy tutaj stosować pociski budowane do użycia na samolotach, czyli tak jak już wymieniałem wszelkie sidewindery, amramy, iristy, derby, python i tak dalej, i tak dalej. I tutaj możemy oczywiście łączyć różne elementy. Na przykład radar do takiego systemu jest dużo mniej e, trudny do zbudowania. Nie, jest, nie, nie potrzebuje aż tak wyśrubowanych parametrów, że na przykład jest możliwe zbudowanie takiego radaru u nas w Polsce. Tak? System dowodzenia no tutaj e, raczej nie zbudujemy go samemu, ale możemy iść do kogoś, kto nam sprzeda gotowy system z pełną licencją. No i wreszcie wybrać sobie od dostawcy pocisków pocisk jakiś sami i tak naprawdę samemu zbudować sobie system. E, Wedle naszych, jakby, takich wymagań, to jest system klasy na salsa. No, jeżeli chcemy o tym systemie, NARE w tym średnim, średnim szczeblu coś powiedzieć, no to jest taka zupa. To jest dodatek do tego głównego dania żeby się lepiej najeść, a jak popatrzymy na mapę, no to w systemie obrony powietrznej to jest tak naprawdę zadanie, nawet w naszych warunkach ono będzie wykonywać bardziej za ważne zadania niż Wisła, bo Wisła będzie bronić tylko tych kluczowych punktów, natomiast wszelkie przerwy w tym systemie obrony powietrznej będą wypełnione właśnie narwią, żeby zapewnić pokrycie, obronę przed atakiem z powietrza. No i trzecia kategoria są to systemy bardzo krótkiego zasięgu czy bliskiego zasięgu, tak się można określa. Są to systemy oparte w naszych warunkach na pociskach grom i na systemach artyleryjskich. Tutaj mamy systemy artyleryjskie kalibru 23 mm, a także mamy technologię armaty 35 mm systemy tego typu. Jeżeli chodzi o takie typowe środki napadu powietrznego, o atak lotnictwa, takie jak samoloty, nie wiem, Tu-22M czy SU-34, tego typu systemy są przeciwko takim środkom napadu powietrznego całkowicie nieskuteczne. Ich zadanie jest dwojakie w obecnie, w obecnie budowanych systemach obrony powietrznej dwojakie no, może jeszcze trzecią funkcję tutaj dodam. Po pierwsze, one mają działać na pierwszej linii frontu, ubezpieczając pierwszą linię tych wojsk naszych lądowych i nie tylko naszych i osłaniać je przed atakiem przed systemami takimi jak drony, przed śmigłowcami. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że typowy zasięg pocisków śmigłowcowych jest 8 km. Nawet armata 35 mm nie ma takiego zasięgu ani pocisk grą w tej najnowszej wersji Piorun. Nie zawsze możliwe jest, nie zawsze warunki są optymalne, że ten cel da się w taki sposób wykryć, i to samo działa właśnie dla przeciwnika. Tak więc, sama obecność tych systemów, zwłaszcza tam na pierwszej linii frontów, jest ważna. Drugie zadanie kluczowe, to jest osłona kluczowych obiektów, jakoby dodatkowo do tych systemów większych. Dlaczego? No, te systemy są jak mówiłem, mało skuteczne czy nieskuteczne przeciwko typowym środkom napadu powietrznego, takim jak, jak bombowce rosyjskie chociażby. Mówię, Su-34, Tu-22M. Natomiast te systemy, które służą na całym świecie do ochrony lotnisk czy innych ważnych punktów, one mają za zadanie przede wszystkim być skuteczne w zwalczaniu środków bojowych. Czyli jeżeli... Ten SU34 odpali nam jakieś bombki i on może po prostu lecieć na dużym pułapie i zrzucić bomby, które będą spadają. No, teraz się nie stosuje że generalnie bomb swobodnie spadających, natomiast będą to bomby jakoś tam kierowane. Natomiast pamiętajmy, że na zachodzie i Rosjanie też pewnie to skopiują, będą szli w tym kierunku, mamy bomby skrzydlate. Chodzi o to, że te nowe systemy z jednej strony mogą zwalczać właśnie takie środki bojowe stosowane przez lotnictwo. Z drugiej strony, one mogą również próbować zestrzelić środki bojowe stosowane przez artylerię, takie jak na przykład pociski rakietowe większego kalibru, większego zasięgu. Pamiętajmy, że my tymi systemami będziemy bronić obiektów, które będą w głębi, to nie będą obiekty na samym froncie, tylko będą obiekty w głębi gdzieś przestrzeni, tak więc tutaj raczej nie będzie mowy o jakimś ostrzale artyleryjskim, nie wiem, moździerzowym na przykład, tylko tu przeciwnik będzie w stanie stosować ostrzał, ale z systemami większego zasięgu. I o ile na przykład systemy takie pojedyncze rakiety, ale trudne do zwalczania i bardzo dużego zasięgu jak Iskander czy Toczka nawet, mogą być zwalczane właśnie systemami kosztownymi rakietowymi. O tyle przy ostrzale rakietowym, który jest zmasowany, to jest tak zwany ostrzał saturacyjny, że po prostu przeciąży nam system obrony, jaki by on nie był. Natomiast w takim wypadku efektywnym środkiem zwalczania takiego typu ataku są właśnie systemy artyleryjskie. One były popularne w Iraku, Afganistanie. Amerykanie stosowali tutaj wersję morskich systemów, tak jak Vulcan Farallax, Natomiast Niemcy nie tak dawno wprowadzili nowoczesny system tej kategorii, oparty m.in. o armaty 35 mm. Jest to system Mantis. System bardzo ciekawy i system, na którym tak naprawdę wszyscy będą się wzorować. Takie systemy do ochrony obiektów określone są systemami SIRAM czy CERAM. Oznacza to Counter Rocket artylery, Mortar, czyli systemy zwalczające rakiety, artylerie, czy pociski artyleryjskie konkretnie i granaty moździerzowe. I polski system tego typu, oczywiście tutaj też możemy starać się wzmocnić ochronę tego systemu poprzez zastosowanie innych elementów, ponieważ no, może się zdarzyć, że na przykład systemy wyższego szczebla z jakiegoś powodu będą nieskuteczne i ktoś nam wleci nad lotnisko. Dlatego, na przykład, wpięcie obok tych systemów artyleryjskich, na przykład, wyrzutni pocisków małego zasięgu, jest jak najbardziej sensowne. No ale gdybyśmy chcieli zrobić polski odpowiednik takiego właśnie Mantisa, no to powinien być oparty ono o radary Soła, kontenerową wersję zautomatyzowanych i zasilanych łańcuchowo armat kalibru 35 mm, a także prawdopodobnie można by tu wpiąć jakąś kontenerową wersję systemu Poprat natomiast system Pilica o którym możecie poszukać w internecie no on wygląda tak jak wygląda sobie. a dla ludzi, którzy lubią pogrzebać którzy chcą coś więcej nie tylko ufać w moje słowa, ale sobie samemu no to mówię tak naprawdę znajdźcie sobie w internecie informacje o niemieckim systemie Mantis i o na przykład o rozwiązaniach, które dopiero są opracowywane i mają być wpięte w Mantisa, mam tu konkretnie na myśli lasery i porównajcie z Pilicą jak się jeden system ma do drugiego, i co można sądzić? Mówiłem o dwóch zastosowaniach, jeszcze o trzecim. Trzecim zastosowaniem tego typu systemów jest osłona tych systemów wyższych szczebli, czyli w naszym przypadku Wisły i Narwi. W przypadku na przykład, kiedy te systemy są niefunkcjonalne z takich innych powodów, na przykład, że są przemieszczane, taki system nie może być rozłożony w jednym miejscu, on musi się przemieszczać od czasu do czasu, żeby zmieniać pozycję, żeby utrudnić atak na niego wrogowi. I w takiej sytuacji, no, w momencie kiedy system się składa, wyrzutnie się składają, radar się składa, on przestaje funkcjonować i używa się systemów niższego szczebla, niższej kategorii do osłony. No i w tym przypadku, osłona na przykład wisły pod postacią Patriota przez Poprady jak najbardziej ma sens. Tak jak opisałem wam ten system, to czym są te systemy tego najniższego szczebla? No, przyrównując do obiadu, mówiłem, że jest kotlet, ziemniaki, surówka. Główne danie, jednym słowem. Mamy systemy narew, które są uzupełnieniem, czyli to jest zupa, to jest dobra, pożywna, gęsta zupa, albo rzadsza, jeśli te systemy są słabsze. Wreszcie mamy te systemy najniższego szczebla, i one, umówmy się, to są przystawki. To są przystawki, które mają sens tylko jeśli niczego innego nie mamy. Dobra, a teraz jesteście ciekawi pewnie jak to wygląda w tej chwili tu u nas. Otóż w tej chwili systemów klasy BISła my nie mamy w ogóle. i Nie ma w ogóle żadnych szans na to. Nie mamy niczego, co się może z nimi równać. Jeśli chodzi o systemy klasy NAREW, to tu jest trochę lepiej. Mamy systemy, ymm, są to trzy systemy. Są to KUBY, OSY, używane w wojskach lądowych, i NEWY, używane w siłach powietrznych. Są to wszystko systemy, gdzie pociski naprowadzane są radiokomendowo, jeśli nie mylę niczego, pochodzące generalnie z lat 70. ubiegłego wieku, systemy radzieckie. Brew pozorom, pomimo że są systemy bardzo stare, niektóre z nich, one zostały w pewnym zakresie zmodernizowane, no Naryf cały czas ma problem z mobilnością, jest to system, który w tej wersji jest mobilny, czy może, on, może inaczej, on jest przewoźny. OSA to jest system w pełni mobilny i one zostały w pewnym zakresie zmodernizowane i one mogą być skuteczne. Także to jest ta nasza rozwodniona zupa. także Nie mogą się te systemy równać ze współczesnymi, z, tak, z systemami klasy na SAMSA, natomiast zapewniają jakieś zdolności na tym szczeblu. No i wreszcie no, systemy tej najniższej kategorii to są po prostu przystawki, które jeśli nie mamy niczego innego, to... To one mają sens tylko wtedy. No, jeżeli mamy cokolwiek lepszego, to już lepiej się przerzucić na nie. I tutaj mamy systemy, y, przede wszystkim armaty kalibru 23 mm, których jest bardzo dużo i których mamy kupować jeszcze więcej, co ja jestem zdecydowanie na sprzeciw. A także z pociski rakietowe, tu mamy zakupy, były przez lata produkcja i zakupy pocisków Grom. W tej chwili ma wejść do produkcji jego poprawiona wersja z lepszą technologią paliwa, o dalszym zasięgu, z zapalnikiem zbliżeniowym. Sensor jest rozwinięty o dodatkowy, dodatkowy, nie wiem jak to powiedzieć, piksel, dodatkowy sensor. Nie jest to rozwiązanie jakieś nowoczesne, czy amerykańskie najnowsze Stingery dysponują sensorem matrycowym, więc to jest rozwiązanie w ogóle bez porównania, natomiast Trzeba powiedzieć, że zdolność do produkcji pocisków, tych lekkich, przenośnych, tej klasy, to, że Polska taką zdolnością dysponuje, jest to jednak własność unikalna w świecie. Ja to rozumiem i myślę, że tą zdolność powinniśmy podtrzymywać. Także powinny być zakupy, próby eksportu tych pocisków, nawet po kosztach. Nie chodzi o to, żeby o tym zarabiać, tylko chodzi o to, żeby podtrzymać tą zdolność. No, a także zakupy dużej liczby pocisków, powiedzmy, że to jest taka przeciwlotnicza broń partyzancka. Sam Brug, będąc świadom, że. My mamy tak dużo systemów tej klasy, no on będzie się trzymał na wyższym pułapie, a to z kolei może prowadzić do łatwiejszego wykrycia przez systemy na ref wisła, jeśli kiedykolwiek będziemy je posiadać. Tyle teorii. Już materiał się zrobił dosyć długi, ale jeszcze kilka słów powiem. Początkowo ten materiał miał być ostatnią częścią serii o MSPO, natomiast w sumie to nie było dużo do powiedzenia na temat tego z MSPO, więc postanowiłem ten temat jakby rozwinąć i zrobić materiał już oddzielny, poświęcony tematyczny, powiedzmy nie jako relacja, tylko materiał tematyczny. Dlatego, że no, u nas w Polsce wybrano na system Wisła system amerykański, system Patriot. Co ma swoje strony dobre i złe? Na początku zaznaczę, że nie chcę w żaden sposób krytykować tego, natomiast chcę przedstawić i zalety i wady tego rozwiązania. Podkreślając, że mimo wszystko jest to chyba jedyne najlepsze rozwiązanie. Dlaczego tak mówię o tym? Chociaż mówię, system MITS też mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o jego architekturę. Natomiast system Patriot jest to jedyny tak naprawdę sprawdzony bojowo dojrzały, gwarantujący efekt system. System Patriot rozwijany był przez amerykańską firmę Raytheon. No, jak zawsze, system tego typu opiera się o trzy podstawowe elementy. To, to jest uproszczenie duże, ale myślę, że można tak to przedstawić. O radar. W tym przypadku był to statyczny radar, nieobracający się z anteną, ze skanowaniem fazowym. Wtedy był to radar nowocześniejszy, w tej chwili się troszeczkę zestarzał. Natomiast cały czas było to dosyć ciekawe rozwiązanie. Z jednej strony wnoszące pewne ograniczenia, bo tak naprawdę ten radar daje nam obserwację, taki wycinek koła. A nie koła dookoła radaru obserwujemy w każdym kierunku. Co, no, biorąc pod uwagę duże nasycenie tego typu systemami podczas jakiejś zimnej wojny, może nie było takim problemem, natomiast w naszych polskich warunkach i ogólnie w warunkach rozbrojenia, bo armie stają się z zachodu coraz mniej liczne, no, jest to jakiś problem. Drugi, drugi aspekt był to pocisk Patriot. Jego najnowsza wersja to był pocisk PALKSK-2GM. Jest to pocisk, Przeciwlotniczy, on umożliwia pewne zdolności przeciwrakietowe. Przy czym te zdolności przeciwrakietowe raczej trzeba widzieć w ten sposób, że są to możliwości zwalczania celów pocisków skrzydlatych. Przeciwko celom typowym balistycznym ten pocisk nie jest zbyt skuteczny. No i trzeci element jest to system dowodzenia, który jest też jakby zintegrowany z Patriotem. Amerykanie widząc ten system rozpoczęli jego taką stopniową modernizację, pierwszy stopień było to opracowanie systemu w konfiguracji trzeciej. Tutaj postanowiono wyposażyć system Patriot w zmodernizowany radar, a także wyposażenie go w nowy pocisk, który był dedykowany zdolnościom przeciwrakietowym. Tutaj swój pocisk zaproponował Raytheon, natomiast Amerykanie wybrali pocisk Lockheed Martina. Pocisk, który znamy teraz jako PAK-3, ten pocisk też jest również rozwijany, najnowsza wersja to jest PAK-3 MSE. Jest to już dedykowany pocisk przeciwrakietowy. Jego zadaniem nie jest zwalczanie celów latających skrzydlatych na dłuższych dystansach, natomiast jego kluczowym zadaniem jest zwalczanie celów balistycznych. Jest w stanie to wykonywać, razić cele na większym pułapie i z większą dokładnością. Ten pocisk był reklamowany jako pocisk, pierwszy pocisk ze zdolnością hit to kill, bez głowicy, to znaczy, że on jest tak precyzyjnie naprowadzany, że on nie ma głowicy żadnej i żadnego ładunku, który by eksplodował. Później się okazało, że on ma jednak ładunek, chociaż niezbyt duży, no ale na pewno jest to pocisk rewolucyjny w jakimś tam względzie. I tu się robi ciekawie, ponieważ technologie, rozwiązanie, które opracował Retion, konkurując z tym pociskiem ostatecznie wybranym Lockheed, a później zostały, te technologie zostały przekazane do Izraela i we współpracy po Powstał pocisk Stanner. Ten pocisk razem z patriotem, ale nie na polskim rynku, był reklamowany jako Patriot PAAK 4 to jest patriot. Pack 3 czy pack 2 oznacza Patriot Advanced Capability. Natomiast ten pack 4, przy czym jest to oznaczenie Rationa, nie jakiś rządu USA, oznacza Patriot Affordable. Advanced Capability, a więc rozwiązanie konkurencyjne, które jest tańsze. W Polsce tak naprawdę mówiło się o pracowaniu na bazie tych rozwiązań właśnie Low Cost Interceptor, czyli taniego pocisku przechwytującego. Szczegóły tak naprawdę nie są znane publice, więc nie możemy mówić tutaj jakichś większych dok dokładniej o nich. Ale to był pierwszy etap i to jest etap, który mamy już za sobą. Natomiast kolejny etap modernizacji, i to się robi ciekawy, ponieważ Amerykanie tak naprawdę weszli w program razem z Niemcami i Włochami zbudowania systemu, który miał zastąpić Patriota, i tak powstał system MITS. System MITS oparty był na pocisku PAK-3 MSE, a więc modernizacji czy rozwinięciu podcisku PAK-3 tego Lockheed Martin bazujący jest na nowych radarach. I tu jest ciekawostka, bo na przykład Amerykanie i Niemcy mają, i Włosi chyba też, mają własne radary dla tego systemu. Jak to oni mogą mieć własne różne radary? No, no właśnie i tu jest trzecia cecha tego systemu, czyli otwarta architektura. Samo oprogramowanie, sam system jest zbudowany modułowo, oparty na protokołach, które są otwarte, które są opisane. I krótko mówiąc, jeżeli użytkownik by wybrał system Mic on może samopracować radar i korzystając, zatrudniając sobie własnych inżynierów, opracować moduł oprogramowania dla tego radaru, także on będzie współpracować z resztą systemu. Podczas gdy no, Patriot jest w tym względzie wymiany informacji, jednak dosyć ograniczony. Co, co wynika z jego no, pierwotnych założeń. On powstawał, kiedy nie myślano w ogóle o takich zdolnościach. Zaczęto budować system MIT i tu się zrobiło ciekawie, ponieważ tak naprawdę Amerykanie się na system MIT wypieli. Doszli do wniosku, że mają to gdzieś, i jednak nie, jednak zostaną przy patriocie, oczywiście nie przy patriocie takim, jakim on jest obecnie, ale że stopniowo będą wprowadzać do patriota te rozwiązania, o których, o których jest mowa w systemie MIT. Teraz tak naprawdę, jak wygląda zakup patriota przez Polskę, ponieważ już zostało oficjalnie ogłoszony i tu dwukrotnie, bo. W roku w kwietniu, o ile pamiętam, roku 2015 ogłoszono pan Mroczek ogłosił właśnie wybór patriota czy wskazanie na patriota jeszcze za czasów poprzedniej administracji i wtedy również mówiono, że polonizacja będzie na poziomie 50%. Natomiast jakiś rok później obecna administracja ogłosiła wielki przełom i wielki sukces, ponieważ wybrano patriota, jego polonizacja będzie na poziomie 50%. Można, możecie to sobie znaleźć. W pierwszym wypadku było, była to wypowiedź pana wiceministra Maroszka, w drugim wypadku wypowiedź pana ministra Macierewicza. Dzieli je mniej więcej rok i mówią mniej więcej o tym samym. I na czym polega ta modernizacja Patriota? Pierwszy etap tej modernizacji to ma być nowy system dowodzenia. Ten system dowodzenia będzie się nazywać, czy nazywa się już obecnie Integrated Air and Missile Defense Battle Command System. W skrócie on jest określany jako IBCS. Jest to nowy system dowodzenia, który tak naprawdę na nowo ma spiąć dotychczasowe elementy systemu, takie jak wyrzutnia, jak pocisk na wyrzutni, jak radar i inne elementy. Natomiast on ma je na nowo połączyć. Jest to system, który w tej chwili jest opracowywany dla Stanów Zjednoczonych, który w najbliższym czasie Stany Zjednoczone chcą wprowadzić. I obecna administracja ministra Macierewicza zażyczyła sobie Patriota właśnie z tym systemem dowodzenia. Ja nie mogę powiedzieć nic innego, że, ma, że to jest absolutnie prawidłowa decyzja, i właśnie tak powinniśmy to zrobić. Drugi element, który ma być modernizowany z tych podstawowych elementów, to jest radar. Przy czym Amerykanie w tej chwili nie modernizują radaru. Oni chcą najpierw wprowadzić ten system dowodzenia, dopiero potem zajmą się radarem. I tu się robi ciekawie, ponieważ Raytheon, ten stary producent Patriota który produkował jego oryginalną wersję, bo w międzyczasie tutaj się zrobiło ciasno, bo mamy Lockheed'a, który produkuje pocisk pak 3 Natomiast ten system dowodzenia ABCS, on jest produkowany przez czy i opracowany przez Northrop Grumman. I tak naprawdę nie wiadomo co Amerykanie wybiorą. Oni mogą wybrać radar Raytheon'a jest to radar, który jest jakby rozwinięciem rozwiązań z dotychczasowego radaru. Tak optycznie on się różni tym, że posiada, że on wygląda jak stary radar, natomiast posiada po bokach dwie dodatkowe, mniejsze anteny, które dają mu obserwacje w 360 stopni. Pod tym względem e, może on przypominać niszczyciele klasy Berg, e, wyposażone w system Aegis, które też mają skanowane fazowo anteny, e, ustawione we wszystkich kierunkach, które dają mu pokrycie 360 stopni. Natomiast te radary skierowane w innych kierunkach, one są mniejsze, co oczywiście przekłada się na parametry. Natomiast nie jest to jedyna zmiana. Pamiętać trzeba, że ta oryginalna antena ona już była dosyć stara technologicznie. Nowa antena ma być opracowana w nowej technologii Azotku Galu. Jest to nowa technologia wytwarzania półprzewodników, sprawiająca, że, że może pracować z większą energią i emitować sygnał o większej energii, co po prostu poprawia parametry tej anteny. I teraz, jak wygląda tu to, co zażyczyła sobie Polska? My mamy przyjąć systemy, które będą zbudowane w konfiguracji Stanów Zjednoczonych, jednak wraz z tym nowym systemem dowodzenia, czyli z IBCS. Jednak jak mówiłem, Amerykanie nie wprowadzają nowego radaru. No więc my chcemy nowy radar, który ma pokrycie 360 stopni. I my w tym wypadku wybraliśmy tą propozycję Raytiona z radarem z trzema antenami. Jak ma wyglądać polonizacja? Polonizacja ma odbywać się tak naprawdę przez Raytiona, a Raytion nie może nam zaproponować wszystkiego. No nie można zaproponować elementów, który, do których nie ma praw. Czyli nie można zaproponować do pocisku PAK-3, bo do niego prawa ma Lockheed. I nie można zaproponować systemu IBCS, bo, bo do niego prawa ma nocrop Gramma. Natomiast proponuje nam się z jednej strony technologię obsługi czy nawet budowy rakiet PAK-2, czyli tych starych rakiet technologicznie powiedzmy z lat 90., a tak naprawdę jeszcze starszych, no, co nie jest cude. Natomiast druga technologia, jaką nam się proponuje, jest to technologia radarów właśnie na azotku Galu. I to już jest technologia naprawdę warta przejrzenia się. Technologia, która naprawdę może nam coś dać. Oczywiście wszystko się sprowadza do zasad współpracy. No, no nie mogę tutaj nie, nie podkreślić tego, że no niedawno nam okazało się, że minister odpowiedzialny za stosunki handlowe z USA tak naprawdę był bardzo ściśle związany z CIA, prawdopodobnie CIA mówi się, że związany ze służbami jeżeli warunki, na których dokonamy tego zakłuchu będą dobre to to może dać naprawdę dobre efekty natomiast jeżeli Amerykanie będą sami ze sobą tutaj negocjować te warunki i zrobią wszystko, żeby chronić własnych interesów, a o polski interes nikt nie zadba, no to może być już mniej fajnie. Co jeszcze warto powiedzieć? No warto powiedzieć, że administracja e, ministra Macierewicza zapowiedziała, że, że jednocześnie prowadzi cały czas rozmowy z konsorcjum MiC. Dlaczego? No dlatego chociażby, że to wszystko, co my zamawiamy tutaj w ramach tego patriota, to są jeszcze gruszki na wierzbie, tak? Ani ten system dowodzenia nowy, ani radar, ani tak naprawdę nawet pocisk PAK-3 MSE w tych najnowszych wersjach to Są trochę gruszki na wierzbie. No pocisk może nie, pocisk już był testowany, no, ale również mówi się tutaj o, no, o pocisku PAK-2, który jest już przestarzały, co tu dużo mówić. Natomiast mówi się też o tym Low-Cost Interceptor, czy innym pocisku opartym generalnie na stanerze w jakiś sposób, czy na tym, powiedzmy, na technologiach, które Raytheon opracował jako konkurencyjnie dla Lockheed'a, które zostały wykorzystane w stanerze. No nie mówi się tutaj wprost, że ten pocisk to będzie staner. Natomiast mówi się, że to jest od, powiedzmy, że technologiczne odpowiednik Stanera, tak, czyli tego izraelskiego pocisku, który został opracowany przy udziale tych, tych rozwiązań Amerykanów, dokładnie Rytiona. No to jest dużo, dużo słabych miejsc, jak widzicie. Z jednej strony Patriot to jest system wdrożony, gotowy, Natomiast no, ten system w takiej konfiguracji docelowej, jaką my chcemy, on nie jest gotowy wdrożony, i no tu różne rzeczy się mogą dziać. Nawet były pewne kontrowersje, jeśli chodzi o system dowodzenia, ponieważ e, powiedzmy polska administracja deklarowała także Amerykanie im obiecali, że dostarczą jeszcze bez nowego radaru. Pierwsze dwie baterie miały być dostarczone ze, z radarem nie 360 stopni, ale z systemem dowodzenia IBCS, i że taką deklarację Amerykanie złożyli. A potem Amerykanie złożyli deklarację, że niczego takiego nie deklarują. A generalnie miało to w ten sposób wyglądać, że właśnie pierwsze dwie baterie dysponowałyby takim niepełnym systemem, natomiast późniejsze baterie już by miały radar 360. Natomiast radary w tych pierwszych dwóch bateriach w ramach tego samego. Kosztu kontraktu zostałyby zmodernizowane. Natomiast najprawdopodobniej w rzeczywistości to samo by się działo z systemem IBCS, który też nie byłby wdrożony pierwotnie, także tak naprawdę dostalibyśmy obecną wersję produkcyjną Patriota, która nie jest zła, bo to jest sprawdzony, gotowy system. Natomiast jest to system zamknięty, bez otwartego systemu dowodzenia i bez radaru 360 stopni. I tu jest cała kontrowersja, jeśli chodzi o porównywanie Patriota z Mitsem, bo Patriot z jednej strony jest gotowy, ale nie w tej wersji. Natomiast MIC nie jest systemem gotowym, on wymaga dopracowania. Jest to system, który Niemcy i Włosi cały czas nad nim pracują i są zadeklarowani, że go wprowadzą. Tak więc Patriot w wersji obecnej jest systemem gotowym, natomiast Patriot w wersji tej docelowej dla nas. Jest to system, który jest jednak dość odległą przyszłością. Natomiast nic jest gdzieś po środku, ponieważ on oferuje te same zdolności, co ten docelowy Patriot, a nawet można się sprzeczać, że więcej. I prawdopodobnie on jest w stanie zaoferować te zdolności szybciej. Tylko jest to system zupełnie sprawdzony? No dobra, materiał się zrobił długi, trzeba go podsumować w jakiś sposób. Po pierwsze, jeśli chodzi o systemy klasy Wisła, to sytuacja naprawdę nie jest prosta. Ja powiem tak, sercem jestem za mits bo strasznie mi się ten system podoba, jeśli chodzi o jego architekturę, zdolności i tak dalej. Natomiast rozumiem, jestem jednak bardziej za Patriotem, bo jest to system bardziej sprawdzony i po prostu, który jest większa szansa, że będzie działać. Poza tym, jest to, patriot, jest to system naszego sojusznika, największego USA. I jeżeli zajdzie taka na przykład potrzeba, sytuacja, że Amerykanie przerzucą do Polski jedną czy dwie baterie ich nich, Patriotów. To, jeżeli my będziemy mieli Patrioty, to będzie łatwiej tym systemom współdziałać. Do tego ten system IBCS to jest zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Tak więc jest to system, który też ma współpracować na przykład z systemami Aegis, w tym na przykład z lądowymi systemami Aegis i w tym na przykład instalacją w Polsce Podsłupskiej. No chociaż mówię, no MIC też jest otwarty i też pewnie by mógł wymieniać informacje. Wiadomo, że pewne rozwiązania mogą działać, ale inne rozwiązania mogą działać lepiej. bo Po prostu, bo były od początku razem przetestowane i zbudowane do działania razem. Także sytuacja generalnie z Wisłą jest skomplikowana. Sytuacja z Narwią jest taka, że na ostatnim MSPO wojskowe zakłady uzbrojenia pokazały, to nie jest jakaś konkretna propozycja, ale jest jako koncepcja, tak? pokazały osę wyposażoną w pociska RIST. Co to znaczy? To znaczy, że jak mówiłem, że Narew to jest taka zupa. Ta zupa może być gęstsza, rzadsza, bardziej syta, mniej syta, ale to jest po pierwsze coś, co mamy i po drugie, coś, co no, jeżeli możemy te osy na przykład dalej zmodernizować, wyposażając w pocisk, który powiedzmy później byłby też docelowym pociskiem dla, dla tej narwi już w pełni gotowej. Polepszamy zdolności na tym. Etapie angażując tylko w, się tylko w część kosztów. Na zupie i przystawkach nie zbudujemy obrony powietrznej, natomiast nam brakuje tego głównego dania. Bo tu była taka dyskusja jakiś czas temu, wedle obecnej administracji w Monie, że chcieli Naref wysunąć przed Wisłę. No nie jest to dobre rozwiązanie, bo Naref, no mamy alternatywę jakąś dla Narwi. Mamy alternatywę, która jest słaba. Umówmy się, te systemy obecne są słabe, ale jakieś są. I te systemy jeszcze można coś z nich wyciągnąć, tak? bo mówię, te wojskowe zakłady pokazują tam jakiś demonstrator. By, była tam propozycja Kuba z pociskiem ESM półaktywnym. No, chociaż ja nie wiem, czy to jest sens, zaangażować się za bardzo w tego typu modernizacje, ale coś tu mamy. tak? Lepsze, lepsza jest słaba narew, czy słaba zupa i dobry kotlet mieć gęstszą zupę, ale kotleta nie mieć w ogóle, tak, no, pewnie znowu będą krążyć dowcipy o tych moich porównaniach, ale myślę, że to jest takie obrazowe, no. Natomiast, no właśnie, no, a w co my się tak naprawdę angażujemy ostatnio? No, my się angażujemy w zakupy po raz kolejny przystawek, po raz kolejny kupowane do obrony polskie lotniska, będzie, polskie lotniska będzie bronić nowoczesny system Pilica, no, te no, kurde, że jeżeli oni wyposażyli starą armatę z połowy poprzedniego wieku w głowicę obserwacyjną nowoczesną, to nie znaczy, że cały system jest nowoczesny, ponieważ raz, że te armaty one nie są zasilane łańcuchowo, tak jak na przykład, nie wiem, Bushmaster, w Rosomaku, czy ta 35 KDA niemiecka, tylko one są zasilane z pudełek po 50 naboi. No. Cóż z tego, że one są zautomatyzowane, że można wyeliminować celowniczego skoro i tak musi stać za przeproszeniem dla wszystkich przeciwlotników, bo ja tutaj walczę o najlepszy sprzęt dla Was, ale trzeba po prostu postawić dwóch murzynów, którzy będą amunicję wy, wymieniać w tych armatach. Mówię, że to jest bez sensu. No mówię, popatrzcie na Mantisa, jak wygląda. I, i to są... No dobra, no to są środki pieniężne angażowane w to, są, są, nie są duże w porównaniu do, do tego, co ma kosztować Wisła czy nawet na no ale ludzie, no, rozmieniamy się na drobne. Nie mamy kotleta, mamy cienką zupę, a my tutaj oddziwiamy cuda przy przystawkach, które umówmy się też są średnie, bo z armaty 23 mm tej przestarzałej i tak się wiele nie da wyciągnąć. No i no, ale tu będziemy, że mamy nowoczesną obronę lotniska F16. No nie jest tak, no. Potrzebne są realne działania, systemy zakupy kasy po prostu są zaawansowane technicznie. Natomiast my kupujemy w ogóle proste systemy wyposażone polskich producentów. Znowu jakaś dotacja dla, dla kogo, no, no nie wiem, może dla jakichś prezesów po prostu, żeby bonusy zebrali za, za to, że ko kontrakt został podpisany i, i, i chyba o to w tym wszystkim chodzi, bo. Bo ja nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, bo mi się już miesza. No, no i może tyle na no, tej obronie. Materiał zrobił się długi. Czekaliście długo, no to przynajmniej będzie długi materiał. Kończę go nagrywać, nie wiem ile zajmie mi go zmontowanie, będę musiał postawiać jakieś grafiki. Mam nadzieję, że materiał ten Wam się podobał. Jak zwykle zapraszam do oglądania innych moich materiałów, do subskrybowania, do lajkowania. Trzymajcie się i, i mam nadzieję, że następny materiał będzie szybciej. Na razie.